Czy filmy, czytanie kryminałów, romansów, horrorów, granie w gry fabularne zawierające takie treści jest zgodne z duchem Chrystusowym? Czy chrześcijanin posłuszny Duchowi Świętemu powinien oglądać filmy, czytać kryminały, romanse, horrory, grać gry wideo fabularne, które takie treści niosą? Czy filmy, czytanie kryminałów, romansów, horrorów, granie w gry fabularne jest zgodne z duchem Chrystusowym? Takie pytania co chwilę padają. Nadeszła era multimedialnej rozrywki. Nigdy wcześniej ludzie nie mieli tyle wolnego czasu, co w ciągu ostatnich 50 lat, a nawet ostatnich 100 lat. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na różne sposoby spędzania wolnego czasu, zaczęto otwierać kina, zwłaszcza że w czasach nowych wynalazków można było teraz produkować filmy lub to, co w Polsce nazywa się różnego rodzaju serialami. Kiedy telewizja stała się powszechna, ludzie mogli oglądać takie filmy we własnych domach, bez konieczności odwiedzania kina przez osoby spoza rodziny. Od niedawna, dzięki filmom dostępnym jako wideo lub DVD, a teraz jeszcze łatwiej dostępnym w internecie, ludzie mogą je oglądać kiedy tylko chcą. Podczas gdy niektóre materiały w telewizji oraz na filmach wideo i DVD mają charakter edukacyjny i pouczający, wiele z nich jest niebezpiecznych. Grzech nie jest odpowiednim tematem dla rozrywki. Wydaje się, że większość filmów gloryfikuje to, co grzeszne. Rzeczywiście jest coś fałszywego w aktorstwie, kiedy ludzie wcielają się w cudze postacie i muszą udawać, że wyrażają cudze emocje. Jest to zupełnie niezgodne z tym, czego Bóg wymaga w przykazaniu doskonałej prawdomówności. W efekcie jest to składanie fałszywego świadectwa wobec innych. Jeśli przemoc i morderstwo są złe, a oczywiście są, to nie może być właściwe przekształcanie ich w rozrywkę. Jeśli pozamałżeńskie kontakty są złe, a oczywiście są złe, to nie może być właściwe przekształcanie ich w rozrywkę. Nie można też czerpać przyjemności z ich oglądania. Nie można też czynić z grzechów rozrywki. Apostoł Paweł powiedział o jednym z takich grzechów, że nawet nie ma go nawet wśród pogan, a jest on dziś w rękach pobożnych sióstr, które brzydzą się filmem, ale czytają kryminały, romanse, horrory, w czasie gdy ich pobożne dzieci te same grzechy czynią częścią rozrywki w czasie grania w gry wideo. Apostoł Paweł był zszokowany, że w kościele w Koryncie byli tacy, którzy byli winni tego grzechu. O ileż bardziej byłby zszokowany, gdyby odkrył, że takie grzechy są wykorzystywane jako sposób na zabawianie ludzi łamiących chleb jako dzieci umiłowane. I jak bardzo byłby zbulwersowany, gdyby odkrył, że niektórzy związani z pracą dla Pana Jezusa w różnych widocznych służbach dzisiaj cieszą się takimi książkami, filmami, a ich dzieci grami. Jaka powinna być nasza postawa wobec grzechu? Przypomnijmy sobie Hioba i to, jak jest on chwalony na początku księgi, która nosi jego imię. Jest powiedziane, że unikał zła. Odwrócił się od niego. Można powiedzieć, że zawsze starał się być jak najdalej od zła. Z pewnością nie znajdował przyjemności w oglądaniu innych postępujących grzesznie, podobnie jak my nie powinniśmy. Jesteśmy na tym świecie, aby chwalić Boga i powinno być jasne dla każdego, że oglądanie grzechu jest bardzo dalekie od chwalenia Boga. Nic dziwnego, że apostoł Paweł powiedział, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek miłego, cokolwiek godnego pochwały, jeśli jest jakaś cnota, jeśli jakaś chwała, o tym jedynie rozmyślajcie. List do Filipian, 4, rozdział 8, werset. To powinien być nasz standard zawsze. Powinniśmy zawsze pamiętać, że mamy zepsute, grzeszne serca.
W naszych sercach są nasiona każdego grzechu i to, że jeszcze niektóre z nich nie wykiełkowały, to jest łaska Boża, ale jeżeli będziemy podlewać je, to te nasiona wykiełkują. Jeśli będziemy karmić je, czytając romanse, czytając horrory, czytając różnego rodzaju kryminały, czy inne zepsute treści, wprowadzając do umysłu, to wtedy one będą miały coraz większą pożywkę i się stanie to, co się musi wtedy stać. Będą już gotowe do wzrostu. Czytanie, rozmyślanie, oglądanie tego, co grzeszne, jest dla nas niebezpieczne, ponieważ może pobudzać złe myśli w naszych umysłach i pobudza. To sprawia, że jeszcze bardziej nie chcemy zbliżyć się do świętego Boga, który nienawidzi grzechu. Doskonałą nienawiścią nienawidzi grzech Bóg. Faktem jest, że takie rozrywki przygotowują grzeszników na wieczność z dala od Boga, ale my jesteśmy świętymi dziećmi Bożymi. Powinniśmy tego mieć jak najmniej, w ogóle nie mieć z tym kontaktu. Faktem jest, że takie rozrywki przygotowują grzeszników na wieczność z dala od Boga. Z pewnością nie przygotowują nikogo do nieba. W świetle Biblii mamy uciekać przed nadchodzącym gniewem. Oczywiste jest więc, że musimy uciekać od grzechu i musimy odmówić spędzania naszych cennych godzin na czytaniu o grzechu w książkach, czasopismach, stronach internetowych, ale też oglądaniu grzesznych czynności przedstawionych na ekranie naszej rozrywki. Dlatego odpowiedź na pytanie, czy chrześcijanin posłuszny Duchowi Świętemu powinien oglądać filmy, czytać kryminały, romanse, horrory, grać w gry fabularne, jest odpowiedzią, która pilnie wymaga wprowadzenia jej w czyn. Każda chwila zwłoki jest zgorszeniem dla innych i ku destrukcji własnej duszy. A ponieważ mamy czas wyborczy, to również pamiętajmy, że oglądanie kłamiących ludzi jest takim samym taplaniem się w ich grzechu i uczestniczeniem w ich grzechach, więc nie zajmujmy się takimi bredniami, które wygłaszają różnego rodzaju oszuści, hosztaplerzy i różnego rodzaju tego typu indywidua, gdyż jest to dokładnie ta sama brudna breja karmiąca nasiona grzechu, które mamy w sercu i które czekają na wzrost. Nie podlewajmy ich taką gnojówką, bo one lubią taką gnojówkę. Trzymaj się z dala, ratuj się od tego po prostu złego i przewrotnego rodu. Tak mówi Słowo Boże.